Witajcie. Mamy tutaj dalszy ciąg prac nad tą grą rig driver w ramach frameworku Actor Component Framework. Ostatnio rozwiązaliśmy trochę problemów związanych z łączeniem Actor Memento i komponent Memento wraz z samymi komponentami i aktorami, dzięki czemu w końcu nam rzeczy powinny się... Poprawnie spawnować, powinny być poprawnie wiązane. Zresztą sprawdźmy sobie, czy faktycznie otrzymujemy w ramach tego Traffic Line Follower Component to, co chcemy tutaj otrzymać. Więc włączmy debugowanie. A ponieważ to jest ustawione przy rozpoczęciu rozgrywki, to sobie zrestartujemy rozgrywkę. A. Tak, tutaj widzimy, że nam też breakpointy wskakują, które wcześniej mieliśmy ustawione, na których nam nie zależy. Możemy to poczyścić na dwa różne sposoby, albo możemy w riderze w sekcji run wykorzystać remove all line breakpoints, a następnie ponownie ustawić ten, ale możemy też zobaczyć view breakpoints and exceptions. I tutaj możemy powyłączać to, co nas nie interesuje. No widzimy, że tego jest. Um, nie, nie jest to bardzo dużo, ale na pewno więcej niż chce mi się przeklikiwać. I wiem, że nie potrzebuję żadnych innych breakpointów, więc pozwolę sobie po prostu dać tutaj Remove All Breakpoints i ustawić ten breakpoint z powrotem. Teraz F5, żeby kontynuować. No i tak, wskakuje nam tu. Um, zatem widać, że sprawdzanie um, wiązania między komponentem, memento komponentu, a komponentem, że nam tutaj działa, czy nam tutaj poprawdzie wchodzi, otrzymujemy memento, e, w którym to mamy ustawioną, ustawiony indeks um, indeks e, pasa ruchu. OK. zatem skoro to nam działa, to oznacza, że możemy zacząć pracować nad dodawaniem po prostu spawnowania przeciwników. I teraz tak. Przeciwnicy z grubsza będą wyglądać tak jak postać gracza. Sobie wrzućmy postać gracza. Dajmy sobie powiedzmy tak. O! Maluszek. Dajmy sobie na pozycję 0,0 go i F. Ok. Więc tak jak tutaj mamy postać klacza i dorzucimy pojazd przeciwnika. Teraz tak pivot tak wysoko. Czy dla postaci gracza też mamy tak wysoko piwot? Nie, tutaj mamy poprawnie piwot. Tylko... O oh Maj. Wszystko o 8 jest źle przesunięte. No to trzeba wyrównać. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Kiedy nam się to zepsuło? Kiedy nam się to zepsuło? Poprawimy sobie wszystkie kostki. Um, będę musiał kiedyś sprawdzić, jak to można. O co robić sprawniej? Póki mamy tak mało obiektów do poprawienia. To nie ma problemu z jakim przyklikiwaniem, Ale ogólnie to wydaje mi się, że jakiś regex na zasadzie coś takiego powinno działać. Pewnie trzeba coś dodać tutaj jeszcze. Um, tam O oh my. Nieważne. Tak czy inaczej, jeżeli w Blenderze korzystaliście z modyfikatora typu Array, który pozwala Wam ustawić element niejako w rządku z jakimś tam offsetem, jest podobna komenda właśnie tutaj w Unity, jeżeli chce się ustawić obiekt właśnie w jakimś takim szeregu, wiele obiektów. Po prostu jej nie pamiętam, a nie chcę w tej chwili sprawdzać, bo no nie, nie nastawiałem się na to, że będzie mi to w ogóle potrzebne. Um, więc tak, w momencie, jak mamy tutaj postać gracza, postać przeciwnika, jak sobie wrzucimy background, time. i no to nie pokrywa się dokładnie z naszym ekranem, ale wystarczy nam, żeby zarysować sytuację. To, co chcemy uzyskać tutaj, to to, że chcemy zespalnować pojazd przeciwnika, niejako, na górnej krawędzi chcemy poczekać kilka tyknięć następnie chcemy aby ten pojazd przeciwnika się przesuwał um, wzdłuż um, tego backgroundu w zgodzie z prędkością naszego tła jak zniknie poza ekran aby był usuwany i na razie, um, na razie tyle, więcej tutaj nie będziemy dodawać. Um, dodam jedynie uh, folder, w cudzysłowie folder, który nazwiemy mockup. Um, aby widzieć po prostu łatwiej jest sobie wyobrazić sytuację oraz cele, które chcemy osiągać, jeżeli nie musimy wszystkich detali sobie wyobrażać, jeżeli mamy jakiś wizualny punkt odniesienia, który możemy po prostu wyobrazić ją sobie wypełnić go, to wtedy a, zwyczajnie jest łatwiej. Też przy okazji ta niejako symulacja jaką Moka probi, powoduje to, że łatwiej nam jest wychwycić niektóre błędy, które moglibyśmy popełnić, gdybyśmy czysto w myślach próbowali um, zaprojektować. Po prostu nie byłoby w naszych myślach tej weryfikacji, która by powodowała to, że niejako byśmy byli zmuszeni do dostrzeżenia pewnych niespójności bądź innych problemów. Zatem tak, tutaj mamy pre-actor update, nam się rzeczy dzieją i tutaj jak mamy gameplay pending, to mamy poszczególne fragmenty tutaj symulacji. I a teraz tak, mamy to o, speed tick i OK. Na onSpeedtick nam będzie się wszystko przesuwać. I tutaj jak mamy Handle Background Style, e, jak jest to no, ON speed tick, to też będziemy wykorzystywać ten on Speed tick, żeby przesunąć e, pojazdy przeciwników. <laughs> Zatem, co potrzebujemy zrobić? Jak mamy warstwę właśnie sterowania postacią, postacią gracza, to tutaj przed wyrównaniem pojazdów na właściwą linię, tutaj możemy dodać obsługę pojazdów przeciwników. Handle, hmm, oponent, cars, uh, car movement, mm. albo nie po prostu handle opponent cars, bo teraz tak, co potrzebujemy potrzebujemy określić, czy powinniśmy zaspawnować. bo jest przeciwnika. The term uh, if we should spawn op new opponent Car. W momencie jak określimy, czy powinniśmy zaspawnować, to następnym krokiem jest um, poruszanie pojazdów przeciwnika. Uh, move, opponent, cars on, mind state on speed tick. I trzecim krokiem jest um, determine if this um, pawn opponent cars that are below um, playfield. I to są trzy takie elementy, które tutaj musimy zrobić. Zatem, żeby mieć w ogóle jakikolwiek efekt yy, wizualny. To musimy najpierw zespawnować yy, pojazd przeciwnika. Więc wykonamy to na tiknięciu. Zatem na pierwszym jakby na początku tiknięcia zespawnujemy pojazd przeciwnika i on, powinniśmy go tak ustawić, żeby był w tej górnej krawędzi, aby był widoczny, żeby przez całe tiknięcie był widoczny i w tym tiknięciu pojazd przeciwnika jeszcze nie będzie widoczny dla tego systemu, dla systemu ruchu, więc dopiero przy następnym tiknięciu on zostanie poruszony w dół. Więc na tiknięcie a, potrzebujemy zespawnować a, pojazd przeciwnika i robimy to a, podobnie jak tutaj mamy: spawn initial actors a, i tutaj potrzebujemy odwołać się do bucketa z danymi actors-to-load jak mamy actors-to-load to tworzymy właśnie nowe actor-momento i to actor-momento wypełniamy potrzebnymi nam polami okej, okay, dobrze w zasadzie to możemy sobie od razu z tego zrobić dodatkową funkcję bo jest to rozlazłe dosyć mocno a jest bardzo jasne i klarowne co i jak ma się tutaj zadziałać Zdziałać. spawn opponent car um, game state gs int uh, traffic line index Czyli to miejsce, z którego wywołujemy tą funkcję, ono określi, na którym pasie ruchu chcemy zaspawnować pojazd. Aby to nam działało, potrzebujemy a, mieć dostęp do stanu rozgrywki. Jeżeli chodzi o pozycję początkową, to ją pobierzemy z ustawień tutaj Gameplay Scenario System. Um, ale tak, co potrzebujemy tutaj zmienić w Memento? Um, tutaj oponent Car jak Prefab ID, a w ramach tego Prefab ID, um, no to z poprawnego Prefabu będzie wyciągnięte i ten Prefab będzie miał komponent odpowiadający za identyfikację. Um, pojazdu jako pojazd przeciwnika. Tutaj mamy oponent-car-component um, więc tutaj nie ma problemu. No i właśnie zauważyłem, że e, nagrywam to w niższej niż natywna rozdzielczości, a więc tych napisów tutaj na boku prawdopodobnie nie widzicie zbyt dobrze. E, natomiast samo główną treść mam nadzieję, że widzicie powinniście widzieć całkiem nieźle skalowanie tutaj podbiłem no cóż, mój błąd, przepraszam word position I teraz tak, word position możemy to skorelować trochę z właśnie tym background-tile-size więc na razie na razie po prostu damy wektor 3 up razy rozmiar i zobaczmy jak to nam wyjdzie na ekranie. Nie mamy określonych wymiarów viewportu. Więc zobaczymy traffic line index ten get middle traffic line index traffic line count OK, czyli tutaj po prostu random będzie i uh, innowacje. Uh, traffic line Index, traffic line Index. Więc wracamy do naszego Pre Actor Update i w ramach preactor Actor Update, jak mamy Gameplay Handling, uh, Handle Background, Handle uh, Player Car, Handle Opponent Car. Czyli na tiknięciu wywołujemy Spawn, uh, spawn Opponent Car na gs i teraz tak co nas interesuje no interesuje nas w zasadzie losową, losowa liczba z zakresu od inkluzywnego zera do ekskluzywnego maksimum czyli to maksimum nam się nigdy nie powinno pojawić w zasadzie to już powinno wystarczyć nam Abyśmy mogli um, sobie przetestować. Mm, właściwie ten mockup wyrzucę. Nie chcę nawet sprawdzać, czy po prostu wyłączenie tego mockupu by działało tutaj poprawnie, czy nie. Hmm. No, widać, że się spełnują nam przeciwnicy. Nie jest to dokładnie taka pozycja jaką byśmy chcieli, ale, ale, ale jest w miarę ok. Dobra, czyli oponent car spawn offset. to na razie. Tutaj zakomentuję, bo chcę sprawdzić, yy, czy tail size był ustawiony na 20 czy na 21. W sensie na 20, tak. Nie na 10, tylko na 20. Dobra. Więc tutaj, skoro mamy na 20, to znaczy, że to oponentka spawn offset. Domyślny parametr ustawmy na 21 i powinno być OK. A background, tile size. Um, public load kf To nie C. Tak, mając ten ponad offset. E, pozwólmy się temu skompilować. Na szczęście projekt jest jeszcze mały i się kompiluje. Praktycznie błyskawicznie. I tak jak chcemy, chcemy mieć tylko jeden piksel w cudzysłowie. Tutaj widoczny. I to się zgadza. Zatem, jak mamy to, to przydałoby nam się z czystej przyzwoitości też zająć przynajmniej tym jeszcze jednym e, etapem. Przeciwników, czyli poruszaniem się, a właściwie no to oba. Nie będziemy tutaj dzisiaj jeszcze kolizji robić. Nie dlatego, że ona jest trudna, ale po prostu nagrania powyżej 15 minut średnio mają sens na YouTube. A, a my już przekroczyliśmy ten limit 15 minut. Więc no cóż, e, większość i tak już nie ogląda, ale dokończmy, żeby to wideo miało ręce i nogi, żeby gdzieś do czegoś nas prowadziło więc jak mamy um, if uh, main data ok uh, on speed tick uh, to teraz mamy, uh, potrzebujemy pobrać wszystkich aktorów, którzy implementują konkretny um, konkretny typ komponentu i tutaj nas interesuje oponent car component um, opponent ok dobrze uh, jeszcze tutaj um, jeszcze tutaj co by tutaj zrobić uh, Men Games data. Bo od razu mam w głowie to, że będzie kilka problemów z tym spawnowaniem w sensie, że za często się spawnują oraz będzie pewnie problem z tym, że za krótko jest widoczny pojazd przeciwnika na tej górnej krawędzi, więc tutaj. Będzie trzeba porobić parę męcić trochę, ale to następnym razem. Skupmy się na tym, żeby coś zrobić. Nie dodawajmy jeszcze funkcjonalności w momencie, gdy nawet podstawowa funkcjonalność nie jest zrobiona. Muszę się bardzo, bardzo wyśleć, aby się powstrzymywać, aby nie robić za dużo naraz tutaj. Ok, oponent. Więc mamy wszystkich tych przeciwników. W sumie to poruszanie się i despałnowanie tak naprawdę połączymy w jeden. End. Dispawn. Co nas tutaj interesuje? Otóż, jak mamy na. Jak mamy tknięcie? Jak mamy tych przeciwników? To w zasadzie to, co potrzebujemy zrobić, to. Uh, length, uh, pobrać. opponent Component. Dla każdego przeciwnika oponent, komponent, transform position potrzebujemy przesunąć o jeden w dół. I teraz, co nam się tutaj um, dzieje? Otóż powinno się tutaj nam zadzieć to samo. Co robimy przy, przy tle? Plus równa się down OK Więc to jest pętla poruszania się I Tak naprawdę od razu możemy sobie też w tej pętli dodawać rzeczy do usunięcia. Ze względu na to, że nie usuwamy bezpośrednio z tej kolekcji elementy, a dodajemy niejako request do osobnej kolekcji, to możemy w tej pętli to zrobić. Gdybyśmy usuwali elementy z tej samej kolekcji, na której no, w której jej mamy, to kapsłek um, mi się włączył. To bym użył tutaj for i enter, żeby mi rider wypełnił właśnie for liczony od tyłu. I w ten oto sposób na przykład z listy jesteśmy w stanie usuwać elementy bez tego problemu, że nam się indeksy zmieniają. Jeżeli na przykład potrzebujemy mieć zachowaną stałość indeksu, indeksu w trakcie pracy nad tą kolekcją. Chociaż ogólnie nie powinno się. E, Właśnie pracować na kolekcji i usuwać z niej, bo to zawsze jest e, ryzykowne. Mm. Tutaj, jak mamy Actors to Load, tak Actors um, to Load, to mamy podobnie Actors to Delete. I będziemy chcieli skorzystać z tego Actor to Delete. Oczywiście tutaj robię uh, Ctrl C, Ctrl V, um, bo nie muszę wszystkiego pamiętać. Więc jak mamy tutaj Actor to Delete, uh, i w tym momencie jeszcze potrzebujemy uh, if pozycja na y jest poniżej o po A, y po prostu dajmy to killy y mm, no. A, więc jak jest poniżej Kill y to actors to delete, to delete, add, um, opponent, component, owner. Nie mam tutaj... czekaj, czego jest? Actor runtime id. A, no to runtime id. Tada, nawet nie mamy tutaj takiego wiązania. Dobrze, to kill y chcemy ustawić sobie dodać w podobnym miejscu jak mamy to komponent car spawn offset więc tutaj public load kill y tam ile mieliśmy bloczków raz dwa trzy cztery więc powiedzmy na pozycji minus 5. Żeby nam to zbyt długo nie wisiało. No i zobaczmy, czy to nam działa. O. No, jak mówiłem, za dużo nam się tego spawnuje. Spawnuje nam się tego za dużo. Ale ogólnie widać, że. No są. I nawet jak tak popatrzeć tutaj. Nie widać, aby nam rosły elementy. Ale. Nie ufamy temu co po prostu widzimy w edytorze, gdy możemy łatwo to zdebugować. Actors to delete. Więc sprawdźmy sobie czy ten kill z nam poprawnie działa. OK. Przekończyliśmy. I teraz jak mamy to actors to delete. Sprawdźmy przypadki użycia, bo to powinno być w aktor systemu on post aktor update, tak tutaj i w tym miejscu jak mamy Actor to delete mamy pętlę actors to delete i mamy tutaj się pobierz aktora F5 i tak, usuwa bez problemu usuwa i wyrejestrowuje OK, run Znów all line breakpoints tada, czysto działa, dobra to będzie tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo za uwagę, następnym razem zajmiemy się a, nieco poprawieniem tego jak a, nam to wygląda żeby się tak mrówczo jedzą na drugim nie spawnowały pojazdy przeciwników więc do zobaczenia i cześć